łobuzy! Dzień dobry Państwu, hej, łobuzy! Trwaliśmy się, jest słuchajcie, 20 po 11 idziemy na śniadanie. Dostaliśmy voucher na śniadanie, a można iść do 12, więc dla nas idealnie, w końcu się wyspaliśmy. Zostawiamy telefony i idziemy coś zjeść. Najlepsze jest to, że tu mieszkają ludzie, ale też ludzie wynajmują sobie. A w ogóle słuchajcie, jakie jaja. Pakowałam się do Gdańska i wzięłam sobie różne spódniczki, natomiast nie wzięłam sobie bluzek. I dziś muszę pójść kupić jakąś jedną białą, drugą może czarną bluzkę, żeby mieć, bo zupełnie mi to nie pasuje. Mam tutaj bluzkę w kwiatki, a tutaj mam spódnicę w paski. Tak się... Jestem czarno-różowy dzisiaj. Tak się właśnie ubrałam. Ale idziemy dziś połazić po Starówce w Gdańsku i może sobie kupię jakąś bluzeczkę po prostu. A później widzimy się z Lolą. Jakie ładne śniadanko, jakie ładne śniadanko. Jakie mam ułożone. Chyba się z tobą podzielę, bo nie są tak. Różyczka to jest. No, super. Smacznego. Słuchajcie, musieliśmy się wrócić do hotelu, bo było nam za zimno. Ja byłam w sukieneczce i naprawdę poczułam chłód i mówię, nie, musimy się wracać, muszę się przebrać. I mam na sobie tunikę. Idziesz? Dariusz w porodówie spodnie. Mam na sobie taką tunikę, którą kupiłam tu w Gdańsku. Pozdrawiam panią ze sklepu Fem. Dziewczyna, która nas zaczepiła. Pozdrawiam, a ja obrałam drugie spodnie, bo mi zimno. Tak, ja też się przerwałam, ale oczywiście musiałam zostać w moich klaperach, bo okay, trochę bolą niestety odchodzenia. A wczoraj zrobiliśmy też kilka kilometrów. Jak patrzyłam tam na rozpisce, to wychodziło, że coś około 10 kilometrów łaziliśmy razem, wiesz? Patrzyłam na tym. Około 10, no dlatego mi tak gdzieś noga boli, ja mam. Ciekawe dlaczego, co mówisz? No, na plaży sporo przeszliśmy, później po plaży. Także no, trochę przeszliśmy, to się tak wydaje, ale wiecie, sporo. Idziemy teraz znowu łazić po Gdańsku, po Starówce. Teraz jest ciepło, ale Darek do mnie mówi, kurczę, czemu jest... Idziemy tam w prawo. No, tam nie przejdziemy. Pokręcone teraz jest ta wyspa Spiszów? Spiszów? Nie chcę przekręcać. Ale tutaj jest pokręcone... Ciężko stąd wyjść, bo jakie są remonty. I musimy iść trochę naokoło. No, a Darek mówi, kurczę, jest przecież gorąco, dlaczego nam ten, dlaczego jest nam zimno? Ja wiem, że jest inny po prostu klimat niż w Hiszpanii, mimo że w Hiszpanii było tyle samo stopni, powiedzmy, to mimo wszystko jest troszkę inny klimat, inne powietrze i nawet jak zaszło słońce, było ciepło. A to jak zachodzi słońce, to jest zimno. Musieliśmy się przebrać. Ale jest ciepło, jest fajnie. Właśnie podbiegła do nas Julia z chłopakiem. Pozdrawiamy i mówię wam, nie podbiegajcie do mnie od tyłu, bo ja zawsze się tak, no, serce mi skacze, wiecie, po prostu z nerwów. Zawsze się przestraszę i zawsze w tym wszystkim powtarzam, jak do konia ze mną. Od przodu się podchodzi do konia, nie od tyłu, bo koń się przestraszy. Tak z przodu. No, piękne są te stare. Tam jest tyle, jestem duży. Jesteśmy w kinie i idziemy na... Captain America. Kapitan Ameryka. Zobaczymy, czy nam się będzie podobało. Dowiemy się później. Hej łobuzy, jesteśmy już w hotelu. Sorry, że jestem w maseczce, jestem właśnie po prysznicu. W sumie nie pokazywaliśmy wam dużo z naszego dnia, bo najpierw widzieliśmy się z Lolą na sushi i na kawę i tak dalej i gadaliśmy. I jakoś tak nie chciało nam się wyjmować nawet kamery i nagrywać. Jednak trochę prywaty zostawiliśmy dla siebie. Później byliśmy na małych zakupach, a później byliśmy w kinie. I poszliśmy na Kapitan Ameryka. Avengersów i było super. Polecam wam film. Oboje wam polecamy. Był bardzo długi, ale akcja niesamowita. A później Uberem wróciliśmy tu. I słuchajcie, chcieliśmy iść na drinka, bo właśnie wybiło mi 500 000 subskrypcji na głównym kanale. No nie da się. Myśleliśmy, że jeszcze jakaś knajpka tu na dole będzie otwarta. Niestety szafarnia. Tak? Mówię dobrze? Szafarnia. Cała ulica zamknięta. I hotel, i wszystko. A mówię, pójdziemy chociaż sobie na po kieliszku szampana. No niestety nie ma. I wszystko było zamknięte, także wróciliśmy tu i po prostu świętujemy herbatą i mamy po kubeczku herbaty i to nam musi wystarczyć. No i stwierdziłam, że pokażę wam się teraz w masce po kąpieli, bo chyba mam takie wnioski, że wydaje mi się, że tak mi suby zaczęły rosnąć. Po pierwsze wtedy, kiedy Kasia ciasteczko mnie poleciła, jak miałam około
niecałe 20 tysięcy, może 12 miałam wtedy. I Kasia ciasteczko mnie poleciła, bardzo serdecznie Cię Kasiu pozdrawiam i jestem dozgonnie wdzięczna, naprawdę pamiętam o tym. Wtedy mnie poleciła, bo ja się wtedy pierwszy raz pokazałam bez makijażu na YouTubie. Stwierdziłam, że chrzanie to pokażę wszystkim, że mam trądzik i mam to po prostu gdzieś, na pewno nie jestem sama na świecie, która ma trądzik. I pokazałam się i Kasia mi wtedy ten mój film poleciła i wtedy miałam bardzo dużo wyświetleń i pamiętam, że wtedy chyba mi dobiło do 25 tysięcy, jak na tamte czasy, taka siła YouTube'a. Także Kaśka, pamiętam to. No i później już poszło i myślę, że dlatego poszło właśnie, że zaczęłam się pokazywać bez makijażu, pokazałam jaka jestem, odważyłam się przed kamerą. No i właśnie chyba to jest sedno tego, że mnie oglądacie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że no, staram się być sobą po prostu. No i to jest niesamowite, 500 000 ludzi, jak sobie to wyobrażam, to nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. No nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, ile to jest 500 000 ludzi. Naprawdę. Niesamowite naprawdę. Jakbym miała was zobrazować tak, jakbyście koło siebie stali, to nie wiem, bym chyba umarła, bo nienawidzę tłumów. Także fajnie, że mam tyle ludzi online i na żywo. Czy czuję się jakoś inaczej w sensie niż wczoraj? Nie, nie czuję się inaczej. Już jakby wiedziałam, że coś nastąpi, ale no niesamowite uczucie naprawdę, 500 000 ludzi. Wow. Jestem drugą dziewczyną w Polsce beauty, która to osiągnęła, bo oczywiście są dziewczyny gier i z rozrywki, które mają tyle subskrypcji, ale to jest no niesamowite. Tu jest mój drink, także wasze zdrowie. Pocieszę się, że przyjechaliśmy tutaj akurat teraz. Piękna pogoda, piękne miasto. Mnóstwo ludzi, mnóstwo turystów, bardzo dużo was podeszło do nas. Wracamy za 2 dni do Warszawy, nie za bardzo mi się chce, bo mamy straszny bałagan w mieszkaniu i musimy to posprzątać, dużo prania nas czeka, sprzątania, no i musimy przewertować zimowe ciuchy i się ich pozbyć na razie do pudeł, bo nie mamy miejsca na letnie. Mega się wzruszyłam dziś, naprawdę. Niesamowite uczucie. No i co? Będziemy oglądać teraz telewizję i pić naszą herbatę. I tak sobie świętujemy. Ale odezwiemy się do was już jutro. Love you, bye!